Witajcie, moi drodzy. I dzisiaj znowu mamy okazję do składania sobie życzeń, więc pozwólcie, że ja zacznę. W nowym roku życzę wszystkim sukcesów, szczęścia, spełnienia marzeń i oczywiście, a jakże, dużo, dużo zdrowia, bo jak wiadomo, zdrowie jest najważniejsze. Uważajcie na siebie i spędzajcie ten świąteczny czas razem. A teraz wracamy do naszej sprawy. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć sprawę zaginięcia małego dziecka. Jak małego? Ano, okazuje się, że zaledwie 5-miesięcznego. Jak to możliwe, zapytacie? Jak mogło do tego dojść? Mając tak maleńkie dziecko, ciężko wyobrazić sobie, że spuszczamy je z oka na dłużej niż kilka sekund, a jednak. Smutne i przerażające, że do takiej sytuacji w ogóle mogło dojść. Ale skoro dzisiaj spotykamy się słuchając tego odcinka, znaczy, że doszło. A jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób, zapraszam Was do wysłuchania tej historii. Ames Glover urodził się 21 sierpnia 1989 roku w South Hall, dużej podmiejskiej dzielnicy zachodniego Londynu. Jego rodzicami byli Paul Glower i Shanika Edwards. Oboje byli dość młodzi, jednak ciężko pracowali, aby zapewnić utrzymanie swojemu małemu chłopcu. I chociaż w chwili narodzin Amesa byli małżeństwem, to w tym związku od jakiegoś czasu nie działo się zbyt dobrze, w efekcie czego para podjęła decyzję o zakończeniu związku i separacji. Prawnie nadal byli oni małżeństwem, jednak zdecydowali, że zamieszkają osobno. Oboje byli szczęśliwi, bo każde z nich mogło teraz spotykać się i umawiać z kim chce. Mimo, że ich związek się rozpadł, wciąż łączyło ich dziecko. W tej kwestii jednak byli całkowicie zgodni. Chcieli zapewnić Amesowi jak najlepsze wychowanie i z tego powodu zdecydowano, że para podzieli się opieką nad dzieckiem i że chłopiec będzie spędzał taką samą ilość czasu zarówno z matką, jak i z ojcem. I przez jakiś czas rzeczywiście wszystko przebiegało zgodnie z planem. Aż do 5 lutego 1990 roku. Tego dnia wypadła kolej Paula, więc chłopiec miał spędzić u niego cały dzień i wieczór. Mężczyzna wieczorem zgłodniał i pomyślał, że fajnie byłoby zjeść coś dobrego. Wybrał jedzenie na wynos z miejscowej indyjskiej restauracji. Ubrał więc Amesa w niebiesko-żółtą kurteczkę, zieloną bluzę, żółto-niebieski kapelusz i niebieskie buciki. Następnie włożył chłopca do fotelika samochodowego i umieścił go na tylnym siedzeniu swojego samochodu, po czym wyruszył do celu. Gdy dotarli na miejsce, Paul postanowił zostawić synka w samochodzie. Jednak powód takiego zachowania nie jest do końca znany, ale wiele osób spekuluje, że Ames mógł w tamtej chwili spać. Był przecież późny wieczór i to prawdopodobnie z tego właśnie powodu nie chciał go budzić. Inni spekulowali natomiast, że ojciec zostawił niemowlę w samochodzie, ponieważ był luty, a na dworze wciąż panowało przenikliwe zimno. I to dlatego ich zdaniem nie chciał narażać zdrowia swojego maleńkiego dziecka. Nie wiadomo też, czy Paul złożył swoje zamówienie telefonicznie przed opuszczeniem domu. Jeśli tak było, prawdopodobnie był przekonany, że będzie poza samochodem zaledwie przez kilka minut i nic się nie stanie, jeśli zostawi synka samego. Ale niezależnie od powodu, wysiadł ze swojego Forda Sierra, sprawdził 3 razy, czy drzwi są zamknięte i ruszył po upragnione jedzenie. Paul poinformował, że następnie spędził około 15 do 20 minut w kolejce, zanim udał się z powrotem do swojego samochodu, który był zaparkowany na głównej ulicy. Gdy wrócił do samochodu, natychmiast zorientował się, że Ames zniknął
i jeszcze szybciej udał się po pomoc. Policja zareagowała błyskawicznie, bo jak wiadomo, ucieczka 5-miesięcznego dziecka była niemożliwa. Wkrótce rozpoczęło się śledztwo w sprawie porwania. Tamtej nocy policjanci chodzili od drzwi do drzwi. Pytano we wszystkich domach, sklepach i barach w pobliżu głównej ulicy. W sumie w ciągu kilku dni przesłuchano ponad 2000 osób, w tym rodziców Amesa. Jednak śledztwo szybko wykazało, że nie było żadnych śladów włamania do samochodu i szybko ustalono, że samochód musi zostać wysłany na badanie kryminalistyczne. I tutaj także nie było zaskoczenia, bowiem na samochodzie nie znaleziono żadnych dowodów. Policja uruchomiła linię telefoniczną dla każdego, kto miał jakiekolwiek informacje związane z uprowadzeniem dziecka. I nawet któregoś ranka zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że zna kilka istotnych szczegółów, którymi mogłaby się podzielić. Jednak rozmowa została przerwana, a policja nie była w stanie jej namierzyć, aby dowiedzieć się więcej. Detektywi zaczynali coś podejrzewać i wkrótce po rozpoczęciu śledztwa policja uznała, że Paul jest jednym z głównych podejrzanych i zaczęła go intensywnie przesłuchiwać na temat jego wersji wydarzeń. Cały czas utrzymywał, że przed wyjściem z samochodu trzykrotnie sprawdził, czy samochód jest zamknięty, a nawet spróbował jeszcze raz złapać za klamkę drzwi. W tym momencie upewnił się, że drzwi są zamknięte i że Ames będzie bezpieczny. Policja otrzymała także pozwolenie na przekopanie małego ogródka przy domu, w którym mieszkał Paul. Nie znaleźli jednak żadnych dowodów i szybko zdali sobie sprawę, że nie ma dosłownie żadnych powodów, aby podejrzewać mężczyznę. Dlatego też pozwolili mu odejść. Potem sprawa ucichła i policja postanowiła umorzyć śledztwo. Jedynym podejrzanym pozostawał Paul i niestety był to ślepy zaułek. Jedyne co udało się potwierdzić to fakt, że nie włamano się do samochodu. W 2003 roku matka Amesa błagała i nalegała na ponowne otwarcie sprawy. Po licznych apelacjach sprawa została wznowiona, jednak tym razem przez Scotland Yard i Violent Crime Task Force. Detektywi ponownie przejrzeli każdy szczegół, który został zgłoszony w momencie popełnienia przestępstwa i rozpoczęto nowe śledztwo. Kiedy ponownie analizowano wszystkie szczegóły, Shanika znów wzięła sprawę w swoje ręce. Wystosowała apel do wszystkich gazet Wielkiej Brytanii, który okazał się przydatny, ponieważ wkrótce potem zgłosiła się anonimowa osoba, przekonana, że Ames tuż po jego uprowadzeniu został zabrany do Gany. I właśnie ten szczegół sprawił, że Paul Glower ponownie znalazł się w centrum uwagi, ponieważ miał bliską rodzinę i przyjaciół mieszkających właśnie w Ganie i ponownie podejrzewano, że to on wysłał tam Amesa. Policja uznała, że mógł to zrobić, zyskując w zamian jakieś korzyści finansowe. 20 policjantów pojechało więc do Gany i aby przekonać mieszkańców do mówienia, zaoferowało 10 tysięcy funtów nagrody dla każdego, kto ma jakiekolwiek informacje. Dwie osoby, które były w podobnym wieku co Ames, zostały nawet poddane testom DNA, ale wyniki szybko wykazały, że żadna z nich nie była poszukiwanym dzieckiem i sprawa została ponownie zamknięta. Patrząc na przebieg śledztwa, Shanika uważała, że policja mogła zrobić znacznie więcej, ale ona i jej rodzina doszli do wniosku, że ponieważ była młodą matką, a Ames był dzieckiem czarnoskórym, w dodatku z niższej klasy społecznej, policja od razu założyła, że to ma coś wspólnego z rodzicami. Jest więc przekonana, że z tego powodu nie przeprowadzono dochodzenia tak jak należało. Prowadzenie sprawy przez policję było wówczas i później krytykowane.
Informacja o ustroju rodzinnym Amesa, bo jak wiemy jego rodzice byli w separacji w momencie zniknięcia, została przekazana mediom przez policję i wydaje się prawdopodobne, że doprowadziło to do tego, że sprawa otrzymała znacznie niższy profil publiczny niż inne zaginięcia dzieci w tym czasie. Wmieszany jest również zakorzeniony rasizm w mediach i nastroje społeczne. Matka podsumowuje także, że według niej zespół Scotland Yardu zrobił dla sprawy w 2003 roku więcej niż oficerowie, którzy jako pierwsi pracowali nad uprowadzeniem. Philip Henscher, znany dziennikarz z Londynu, skomentował sprawę Amesa 2 dekady później, mówiąc: trudniej jest zrobić dobrą historię z zaginięcia czarnoskórego dziecka niż z takiego, które ma blond włosy i niebieskie oczy. Warto wspomnieć, że w tej sprawie brana była pod uwagę jeszcze jedna teoria, która pojawiła się w tej sprawie. Mianowicie, że może istnieć potencjalny związek między Amesem Glowerem a nowonarodzoną Aleksandrą Griffiths. Była to 2-dniowa dziewczynka porwana z londyńskiego szpitala przez kobietę podającą się za pielęgniarkę środowiskową. Wydarzenie to miało miejsce zaledwie kilka tygodni przed porwaniem Amesa. Kobieta, która podszyła się pod pielęgniarkę, miała jedynie zważyć dziecko. Kiedy jednak przez dłuższy czas nie wróciła, pracownicy szpitala stwierdzili, że uciekła z noworodkiem. Sprawa trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie. Tą kobietą była Janet Griffiths, bezrobotna pielęgniarka, która miała wtedy 33 lata. I choć została ona skazana w dniach poprzedzających porwanie Amesa, niektórzy twierdzą, że być może była to operacja grupowa i osoby, które brały udział w porwaniu dziewczynki, wciąż mogły pozostawać na wolności. Spekulowano również, że nagłośniona sprawa wpłynęła na czyjąś decyzję o kradzieży dziecka, a idealna okazja nadarzyła się, gdy zobaczyli Amesa samego w samochodzie. Tak czy inaczej, Ames w dalszym ciągu nie został odnaleziony, a jego sprawa wciąż pozostaje otwarta. Jego matka powiedziała kiedyś: mam mieszane uczucia. Czasami myślę, że gdyby żył, to już dawno by go odnaleziono. Ale innym razem myślę, że może ten, kto go porwał, tak dobrze go ukrył, że owszem żyje, ale nigdy nikomu nie uda się go znaleźć. Ktoś posiada tę małą garstkę informacji o miejscu pobytu Amesa i do tego czasu nie mogę zostawić tego rozdziału za sobą. Shanika wyszła ponownie za mąż i ma jeszcze 2 synów. W jednym z wywiadów powiedziała, że rzadko rozmawia z nimi o Amesie. Ale chociaż 2 jej dzieci przyniosła jej tyle radości, nigdy nie będą w stanie wypełnić luki, jaką pozostawiło nagłe zniknięcie Amesa. I kto waszym zdaniem jest tutaj głównym podejrzanym? Czasami są oczywiste sprawy, których nie można pchnąć dalej z powodu braku dowodów. Moim zdaniem tak właśnie jest tutaj. A teoria o pielęgniarce... No cóż, czegoś musieli się złapać, żeby ktoś przypadkiem nie powiedział, że nic nie robią. Wyobrażacie sobie ojca, który idzie na policję, żeby zgłosić zaginięcie dziecka? Policjanci pytają: ale w jakim wieku? No, 5 miesięcy. Chciałbym zobaczyć minę tych policjantów. I te tłumaczenia. Zostawił dziecko w samochodzie tylko na chwilę, tylko na 20 minut. Czy to już o nim nie świadczy? Nie wyobrażam sobie zostawić śpiące niemowlę w obcym miejscu. Przecież maleństwo może się w każdej chwili obudzić z płaczem i przerażeniem, że jest samo w innym miejscu niż swoje łóżeczko. Swoją drogą ciekaw jestem, czy ktoś w końcu nie wytrzyma i wyjawi prawdę, którą nosi w sobie od dawna. Wyobrażam sobie chłopca, który żyje gdzieś w Ganie, oczywiście jeśli faktycznie został wywieziony. Mówi do kogoś: mamo i tato, i prawdopodobnie nigdy nie dowie się prawdy. No chyba, że chłopiec zginął tamtego wieczoru i nie było dane mu dożyć nawet roku.
I z tą smutną refleksją Was pozostawiam. Jak zawsze dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tej sprawy. Jeśli materiał się podobał, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jak zawsze dziękuję i pozdrawiam. Cześć!